Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Dzisiaj się spotykamy w demie gry Forever Skies. Jest to tytuł polskiego studia Far From Home, w którym wcielamy się w rolę naukowca walczącego o przetrwanie na Ziemi zniszczonej przez katastrofę ekologiczną. W grze świat będziemy przemierzać za sterami sterowca, badając wszelakie wirusy. Zatem bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania. Dobra, nowa gra. Nic innego tutaj nas na starcie nie mogło zaskoczyć. No dobrze, czyli przejmujemy stery. Apteczka. Naprawdę tu musiała być wielka katastrofa. Zobaczcie, jak te budynki wszystkie dookoła są zniszczone. A jeżeli państwo byli zainteresowani, my gramy na ustawieniach wysokich, nie ultra. Gdyż obawiam się o wydajność mojego komputera, ale to wszystko ładnie tu wygląda, trzeba przyznać. Metalowe odpady. Zaspokój głód, zlokalizuj źródło transmisji. To pierwsze nasze zadania. Czy my tu syntetyczne odpady, my byśmy mogli się uleczyć tutaj? Mamy różne schematy, okej. Dobra, czyli musimy znaleźć coś w pierwszej kolejności do jedzenia sobie. Zamknięte. Metalowe odpady. Coś mi się wydaje, że do tamtych drzwi będziemy musieli znaleźć bezpiecznik. Skaner. Ekstra. Metalowe odpady. Metalowe odpady. Stara puszkowana woda. Przeczytaj. Notatka. Wszystko szlak trafił. Okej. Syntetyczne odpady. Ciekawe. O kurde. Metalowe rusztowanie. Okej, podtrzymuje słabe konstrukcje. Czyli co, możemy to zabrać w jakiś sposób, czy coś w tym rodzaju? Okej, tu następne odpady. Szklany komponent. Ciało nawigatora. Melon słoneczny. To może się nadawać do jedzenia w zasadzie te melony. O, hopsa. O. Bezpiecznik. No właściwie bateria półprzewodnikowa. Jak tutaj dokładnie twórcy opisują, co to jest za materiał. Tu byśmy nie zeszli. Chyba trzeba w tym tytule wszystko dokładnie eksplorować. Dobra, ale pierw te melony. Okej, okay, zaspokoiliśmy głód, nawet jeszcze byśmy mogli zjeść, może zjedzmy na maksa. Trochę wiecie, co mi to przypomina? Ja w tej chwili gram na streamach w Sons of the Forest, tam czy też walczymy w zasadzie o przetrwanie. Sprawdź komputer. Fotofobia. Patrzenie bezpośrednio na słońce powoduje zaburzenia widzenia, urazy. Lecytyna ma nas leczyć, ale lecytyna to nie był lek na sklerozę?
Dobra, świat, przedmioty, szklany komponent, wiedza. Parametry zdrowia, ja sobie tak to przyjadę, a jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał sobie to przeczytać, to może w trakcie nagrania zrobić sobie pauzę. Dobra, teraz mamy opuścić to miejsce lądowania i znaleźć lekarstwo, znaleźć źródło lecytyny. Spróbujemy też tak to zrobić. Kto tu leży? Ciało biologa. Rysunki Noa. Syntetyczne odpady. Dobra. Ciebie mamy, kolego. To pozostaje nam wejść... Oj! Za szybko bym chciał i bym wypadł jeszcze tutaj. Wymagana butelka do podniesienia brudnej wody. Brudnej wody ja bym chyba nie chciał pić w tym momencie. W ogóle bym nie chciał pić brudnej wody. Metalowy komponent. Syntetyczna beczka. Notatka. Lista zadań do wykonania. I wszystko musimy wybudować, tak się składa. Bardzo fajnie. Ja powiem, że jest to tytuł, którym trzymam bardzo mocno kciuki. Tutaj mamy też statek swój, swoją bazę takową, którym będziemy przemierzać wszelakie podróże. Dobra, tu chyba wszystko zebrane. Jeszcze mogliśmy tu wejść. Dobra, co tu będzie do podniesienia? Otwórz. Apteczka kolejna. Stara racja żywnościowa. Nic nie szkodzi, że taka trochę stara. Zniszczony komputer. Zniszczony mikroskop, a coś działającego tu znajdziemy? Zgniła papryka. Papryka? Papryka. Nie papryka jednak. Dobrze to przeczytałem. Dobra. Czy ja bym chciał tu skoczyć? Chyba nie bardzo. Tu kolejna notatka. Badania nad wirusem. Fotofobii. Jestem teraz ciekawy generalnie, czy to będzie jedyny wirus, którego będziemy badać przez ten tytuł, czy może tych wirusów będzie więcej jednak w tej grze. A tu jest drabinka jeszcze. No ładnie. Bym pominął ją. Tego my nie podniesiemy. Okej. Syntetyczne odpady, nabierz brudnej wody. Ciekawe, jak dużo możemy do tej jednej buteleczki nabrać tej brudnej wody. Bo to jest dość istotne. Generalnie chce mi się pić. Pragnienie nam wzrasta. Chili homarowe. Co to jest za chili? Jeżeli ktoś z Państwa zna taki rodzaj chili, Chili Willy, to dajcie znać w komentarzach i wytłumaczcie mi, bo ja chyba pierwszy raz się spotykam. Tu byśmy mogli w zasadzie skoczyć i nie powinno się nam nic stać. Podejdźmy sobie do tego urządzenia. Użyj fabrykator. Fabrykatora. Okej, skraplacz wody. Z pewnością by nam się przydał. Kuchnia elektryczna. Łóżko. Ekstraktor pokładowy. Czego nam tu brakuje? Metali nam brakuje. Recykling. Możemy sobie wytworzyć metale. Ekstra. Czyli to taka mocno proekologiczna gra będzie. Ekstraktor pokładowy. Dobra, róbmy. Do it. A, tu na zewnątrz go musimy wystawić. Gdzie on miałby odpowiednie miejsce? Tu?
Nie. Tu chyba lepiej. Teraz co? Te wszystkie materiały możemy tu, drodzy państwo, tak się składa, pożyskać. A, w słońce nie możemy patrzeć. Tam było napisane, nie? Ale strasznie nam się chce pić, to chyba musimy... Tu też latają inne materiały. Tego nie sięgnę. Nie będę mógł tego przestawić, ale tu już jak najbardziej. Tam mi coś blokuje to miejsce, a to? Ekstra. Dobra, zobaczmy, czy my coś więcej możemy sobie tutaj już wytworzyć. Opuść miejsce lądowania. Ja bym chciał ten skraplacz wody z pewnością sobie ogarnąć. Trochę za mało mamy metali. Dobra, niech on się tu tworzy, bo to pewnie chwilę zajmie. Ale tu się nam przejście tak składa, odblokowało. Też, żeby nie zapominać pić, nie? To bardzo ważne. Okej. Czy coś jeść? Jeść nie musimy, nie bardzo. Chociaż trochę... Kurde. Chili? Nas uleczyło przed tym wirusem. Drodzy państwo, nie spodziewałem się... Kuchenka elektryczna, ale ciadzior! Słuchajcie, idziemy to wstawić od razu do naszego statku. Awionetki. Tu jakby balon, czyli to coś innego by było. Ale wejdźmy, tu coś może być jeszcze do zebrania. Silnik, nowy schemat, paliwo syntetyczne. Ekstra, czyli to pozwoli nam zbudować silnik, ale na silnik pewnie potrzebujemy sporo materiałów. Skraplacz. Co byśmy tu mogli? Membrana skraplacza. Okej, czyli to jest nam potrzebne do tego skraplacza. Z pewnością, żeby nam zaczął działać. Okej. Ale dobra, gdzie można oczyścić? Aha, ja zjadłem teraz, ja chciałem to ugotować, widzicie. Tam woda chyba się zrobiła, ja bym chciał oczyszczać wody, czyli potrzebujemy jeszcze sporo materiałów syntetycznych, ale to za pomocą tego urządzenia możemy sobie zebrać metale. Ale jak będziemy mogli ruszyć się tym statkiem, to generalnie dalej przelecimy tego nadal. Mogę teraz. Czemu w tamtej chwili nie mogłem tego? Ja tego tak naprawdę w tym momencie nie kumam. Tu nigdzie nie było, a tego dosięgnie. Spory zasięg ma. To działko? Jak to nazwać? Cholipa wie w tym momencie. Na słońce nie patrz. Ale nie, my już się wyleczyliśmy, zobaczcie. Czyli swobodnie możemy zacząć patrzeć na słońce. Spróbujemy sobie dokończyć budowę tego statku generalnie kosmicznego. A też państwa gorąco zachęcam do komentowania. Co sądzicie o tego typu tytule? Ja generalnie trzymam za ten tytuł kciuki mocno. Z tego względu, że to wychodzi z polskiego studia, nie? Więc zawsze trzeba trzymać kciuki. Graficznie to całkiem mi się podoba. Też pamiętajmy, że to jest tylko demo na ten moment. Nie wiemy, czy tu nie będzie jakiś mechanik walki, czy czegoś w tym rodzaju.
To by trzeba było sprawdzić, potwierdzić sobie. Czy ja bym nie potrzebował jednej butelki jeszcze do czystej wody? Chyba tak, nie? Printing completed. Dobra, i teraz co? Byśmy musieli silnik zbudować. Co do silnika nam potrzeba? Metali nam brakuje i materiałów syntetycznych. Maksymalnie 30 km na godzinę. Okej, on ma 35 kg ciężar, to jeszcze tu będziemy musieli dbać o to, aby odpowiedni ciężar zapewnić. Materiał syntetyczny. Nie wiem, czy nas metale by bardziej nie interesowały. To jest metal, prawda? Nie, syntetyczny. Nie, w swój statek. Syntetyczny. Tu metale. Ciekawe, czy tam te konstrukcje wielkie możemy też. Tu delikatnie nam nie pozwala w to miejsce. Kurde. Ach. Czy ja mogę to jakoś przesunąć? Nie, tylko z tej strony mamy możliwość. Zbierajmy to, co się da. Te metale wbrew pozorom chyba szybciej latają. Mało tu metali. To jest też syntetyczny, prawda? Syntetyczny czy metal? Nie mogę się obrócić niestety bardziej w lewo. Syntetyczny. No może nam zabraknąć tutaj metalu i utkniemy tu na stałe. Kurde, tam mi przemknęło. Dobra, słuchajcie, spróbujemy z recyklingu skorzystać. Czy my mamy tyle? Tu potrzebujemy metalowe odpady, 10 generalnie, mamy 8 takich. Okej, okay, mamy czystą wodę, ekstra. Brudna woda, wlejmy. Niech się tworzy, napij się. Tu jest czysta woda. Dużo, duże pragnienia ma nasz bohater tutaj w tym tytule. Kurczę, nie, no musimy pozyskać te metale z czegoś innego. Czy to nie jest metal? Tego nie mogę z jakiegoś powodu. Ekwipunek jest pełny. Zobaczcie, czyli kurde. Aj, dlatego tych metali nie zdobywaliśmy. Zjedźmy sobie to chili con carne. Nawet razy dwa. Od razu energia nam podskoczyła. Ale okej, okay, w międzyczasie, słuchajcie, możemy sobie paliwo syntetyczne, to zrobi nam się miejsce. Metale, ekstra. To chyba już powinno nam wystarczyć na zbudowanie silnika jak najbardziej. Wybudujemy sobie ten silnik, albo raczej wydrukujemy tutaj na drukarce 3D. Ostatnio są modne te drukarki 3D. Samson The Forest też mamy do czynienia z drukarką 3D. Czy nam by się coś przydało jeszcze tu? Nie wydaje mi się. Okej, okay, ale ster pewnie będziemy mogli ogarnąć dopiero po stworzeniu tego silnika. Czyli w tej grze, podsumowując, zbieractwo wszelakie, musimy zbierać materiały, aby coś wytworzyć. Musimy próbować nowych smaków, aby się uleczyć. Chyba na zewnątrz. O! Tu chyba co? To nie gra roli w zasadzie, wydaje mi się.
na pełni. Dobra, to my mamy tych syntetycznych sporo. Zanim wyruszymy, będziemy tworzyć sobie paliwo ekstra. Coś mi się wydaje, że musimy do tych punktów świetlnych lecieć. Sprawdzimy sobie jeden z punktów. Witamy w Forever Skies. Wlatujesz teraz na obszar pustkowi, na których rządzi pył. W tym trybie otwartego świata odwiedzisz nowe miejsca. Zbadasz źródła światła, zbierzesz surowce i rozbudujesz swój sterowiec. Sterowiec, nie statek. Zapamiętajmy. Czas rozgrywki jest ograniczony. Swój pozostały czas zobaczysz w rogu ekranu. Od teraz działa system zapisywania. Możesz przerwać grę w dowolnym momencie, aby wrócić do niej później. Pomóż nam rozwidzić Forever Skies i dodaj grę do swojej listy życzeń już teraz. Ja też gorąco Państwa zachęcam, abyście to zrobili i dodali tą grę do swojej listy życzeń na Steamie. To bardzo pomaga twórcom gier generalnie. Kurczę, ale jak my mamy tak 30 km na godzinę lecieć, to my możemy do jutra nie dolecieć. Ciekawe, czy ja muszę te wszystkie materiały omijać, czy one są w stanie zniszczyć nasz sterowiec. Zgniłe ledzenie. Zbuduj turbinę i zbuduj narzędzia budujące. Okej, i wtedy będziemy mogli wybić się ponad pył. Ciekawe, czy nam to się uda w tym demie, czy nie. Kurde, dużo tu. Będzie dużo podróży. Z tego, co też sobie doczytałem, twórcy inspirowali się smogiem w Krakowie, aby tworzyć tą grę. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale być może. Jeżeli do tego smog ma nas doprowadzić, no to ja nie chcę, ja dziękuję. Jeszcze jakieś lądowisko musimy znaleźć. Pytanie, co by się stało, gdybyśmy w złym miejscu wylądowali? Sobie zeksplorujemy. Teraz pytanie, po czym ja mam ocenić, że jestem nad? Co to zaczęło piszczeć w tym momencie? Czy to tutaj na tym terenie coś piszczy? Żeby tu się zaraz coś nie odfanzoliło. Wszystkie statystyki w normie. Chyba, że to koniec paliwa może, słuchajcie. Nie wydaje mi się. Paliwo. Co my do turbiny tu potrzebujemy? Tak się wkręciłem w tą gerkę. No nie wiem, chyba będziemy musieli z tym żyć. Metale, bateria półprzewodnikowa, czyli byśmy musieli znaleźć baterię. Czyli czeka nas jakaś eksploracja tutaj. Ale ewidentnie to coś z moją postacią jest nie tak. Nie wiem co. Zbuduj narzędzie budujące jeszcze. Tu gdybyśmy wylądowali, byśmy mogli pozyskać syntetyczne materiały.
Tu jeszcze byśmy mogli wejść na górę, może będzie ta bateria. By się przydała generalnie jakaś mapa, minimapa, potem nic nie ma. Ale okej. Tu nic nie ma. Generalnie ten dźwięk, który słyszę cały czas w słuchawkach, mega mnie drażni. Tam jest przecież nasza drabinka. Okej, tu mamy coś. Metalowe odpady. Lepiej nie skakać z takiej wysokości, bo nie wiadomo, co się może nam stać. Ten dźwięk jest wszędzie. A może my źle wylądowaliśmy? Tak w powietrzu. Może być. Dobra, skorzystajmy, pozyskajmy te materiały. Będziemy wszystko eksploatować na tym, co się zostało. Dobra, i sprawdźmy, czy my możemy wybudować, co to było. Zbuduj narzędzia budujące. Narzędzia budujące, też baterię półprzewodnikową potrzebujemy. Turbinę, bateria, wszystko z baterią. Pytanie, czy nie mogliśmy zabrać z tamtej miejscówki, co byliśmy? Ale drodzy państwo, ja z tym dźwiękiem w tym momencie, który mi cały czas piszczy, i nie bardzo wiem, o co chodzi z nim. Nie mogę wytrzymać już. W związku z tym będziemy kończyć, a ja, tak jak wspominam, za twórców trzymam kciuki. Z tego, co mi wiadomo, mają w niedługim czasie, niedługiej przyszłości podać konkretną datę premiery tego tytułu, więc z niecierpliwością na to czekam. A was zachęcam do oceny tego tytułu i komentowania, czy się wam on podoba, czy chcielibyście, abym go ograł na kanale, jeżeli ta gra już wyjdzie w swojej pełnej wersji. I oczywiście zachęcam was do wsparcia kanału w postaci subskrypcji i łapek w górę. Cześć!